Na druku 78 burmistrza przedkłada projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin na lata 2024-2043 i tak w załączniku nr 1 wprowadzono aktualne stan dla dochodów i wydatków według zmienionego planu budżetu na rok bieżący. Zmieniono wynik budżetu w roku 2024, ustalono deficyt w wysokości 46 598 798 zł i jest on wyższy o kwotę 5 milionów zł. Przychody roku 2024 zwiększyły się o taką samą kwotę w wyniku zwiększenia wolnych środków. Nie dokonano zmian w rozchodach ani zmian w wysokości długu. W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w zakresie przedsięwzięcia majątkowego zadania pod nazwą budowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 4, zwiększenie limitu zobowiązań i limitu wydatków w roku bieżącym o kwotę 7 milionów zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały na druku 78 opiniowała Komisja Finansowo-Budżetowa. Proszę Panią Przewodniczącą Lilianę Dariusz-Kraczewską o przedstawienie opinii Komisji. Projekt uchwały na druku 78 Komisja Finansowo-Budżetowa zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję w klubach. Nie widzę. Otwieram dyskusję radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o umożliwienie radnym głosowania projektu uchwały na druku 78. Zamykam głosowanie. Za 16 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 4, za głos 1, nieobecnych 0. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 4a. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z prawa pierwszego okupu przysługującego gminie miejskiej Rumia do lokalu mieszkalnego położonego w budynku Rumi przy ulicy Kombatantów. Druk nr 79. Projekt uchwały przekłada burmistrza miasta Rumi. Proszę pana naczelnika Leszka Grzyszczyka o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Burmistrz miasta Rumi przekłada projekt na druku nr 79 w sprawie skorzystania z prawa pierwszego okupu przysługującego gminie miejskiej Rumia do lokalu mieszkalnego położonego w budynku Rumi przy ulicy Kombatantów. Rada Miejska wyraża zgodę na wykonanie prawa pierwszego okupu przysługującego gminie miejskiej Rumia do lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku gminy przy ulicy Kombatantów 27B o powierzchni użytkowej 74,35 m2 wraz z udziałem wynoszącym 84 tysiące części w elementach wspólnych budynku oraz w prawie własności nieruchomości oznaczonej ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 185/3 obręb 19 na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zawartej aktem notarialnym repozytorium A nr 17775/2024 sporządzony 21 października 2024 roku w Kancelarii Notarialnej w Gminie przy ulicy Płaszczyńskiej 23. Nabycie nieruchomości następuje za kwotą ustaloną w opisanej w ustępie pierwszej warunkowej umowy sprzedaży w wysokości 440 tysięcy zł. Należność z tytułu nabycia nieruchomości obejmowa w ustępie pierwszym płatna będzie ze środków budżetu miasta w Rumi działu 700 rozdział 70005 paragraf 60-60. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Rumi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zatem, szanowni państwo, w przypadkach określonych w ustawie gminie miejskiej przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu. W tym przypadku burmistrz postanowił skorzystać z tego prawa, ponieważ cena za metr kwadratowy tego lokalu wydaje się bardzo atrakcyjna, a ponadto zwiększy to zasób lokali gminy. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały na druku 79 opiniowała Komisja Finansowo-Budżetowa. Proszę Panią Przewodniczącą Lilianę Badawa-Kraczewską o przedstawienie opinii Komisji. Projekt uchwały na druku nr 79 Komisja Finansowo-Budżetowa zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w klubach. Nie widzę. Otwieram dyskusję radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o umożliwienie radnym lub głosowania projektu uchwały na druku 79.
głosowanie. Za głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0, brak głosu 0, niezależnych 0. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu, 5. Zakończenie obrad sesji. Na koniec przypominam radnym, że w listopadzie jest planowana w ostatni czwartek, 28, tak? 28 sesja Rady Miejskiej o godzinie 11. I kolejna sesja budżetowa w grudniu, 12 grudnia o 11. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo podziękować za dzisiejszą sesję. Natomiast chciałem poinformować, że cały czas czekamy z Ministerstwa Sportu na aneks dotyczący możliwości przedłużenia budowy hal. To, o czym była mowa już w zasadzie w pierwszym półroczu roku 2024, gdzie regulaminy programu Olimpia miały się zmienić w zasadzie już w maju. Zmieniły się dopiero na przełomie chyba września, października. Dlatego teraz w trybie takim ultraekspresowym prosiliśmy o tą sesję. Plus jeszcze zapewne będziemy prosili o jeszcze jedną sesję nadzwyczajną, ponieważ wiąże się to z koniecznością wydatkowania środków z programu Olimpia, które w tym roku są o wiele, wiele większe niż w przyszłym roku. W związku z czym te samorządy, które zdecydowały się budować hale sportowe w dwuletnim cyklu, mogą uzyskać znacznie wyższe dofinansowania. My jako Unia z 10 milionów dofinansowania możemy zwiększyć nasze dofinansowanie o kilkanaście milionów złotych, jeśli to się faktycznie teraz ziści, także będziemy prawdopodobnie prosili, a wiemy, że nasze wnioski są teraz obrabiane przez pracowników ministerstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za przyjęcie. Mam prośbę do pani Łaski,